Witam was bardzo serdecznie, tu jest Batairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Hotel Transylwania. Tu mam nazwę, Potworzaste Przygody. Jejku. Dobrze, zobaczymy. Mamy zdobyć medalion, mamy dopaść tego... Złapać tego niewidzialnego człowieka, on ma medalion, który potrzebujemy trzy takie medaliony. Na razie sobie troszkę powalczymy. Pewnie on będzie w tym ostatnim miejscu. I tyle. Zobaczymy, jak na razie taka, wiecie. No nie jest zła, no jak na platformówkę, na taką przygodówkę. Lubię czasem sobie odtegować. Troszkę pograć w coś innego, a nie ciągle jakieś strzelanki i takie rzeczy i jakieś, nie wiem... No nie no, RPG to uwielbiam, więc mogłabym... O, mamy część tego, Franka. I też lubię odpiąć się od takich gier na chwilę. Pograć sobie w cokolwiek. No, więc tak jak widzicie, mamy Hotela Transylwanię, no. Już wam mówiłam w poprzednim, pierwszym odcinku, że lubię filmy. Bajki, jak ktokolwiek to nazywa, filmy animowane. Z tej serii. To jest cztery części, kurczę. Gdybym jakieś narzekała, ale... Bawiam się w Marco Polo. Raczej gra nie będzie jakimś tam bardziej wielkim wyzwaniem, czy czymś, czym możecie się wkurzyć. Właśnie bardziej gra dla dzieci, no... Tak, dla dzieci, a sama co jesteś? No tak, no... Lubię filmy, dlatego gram. Wydało się. Nie no, dzieckiem jestem, przyznaję się bez bicia. No i tu jest. You finally caught me. I must admit that was a blast. You deserve it. Good luck getting the rest, my fellow. Jej, mamy pierwszy medalion. They're too proud. No patrzcie, nie zbierałam wszystkiego tych. To mniejsza z tym. To nie jest najważniejsze. You have the first one. Now you have to hurry to the desert and get the next one before dawn. No tak, wiem. Jak mówiłam, to jest taki hub i mamy takie właśnie miejsca. Aha, automatycznie nas przyniosło gdzieś. Bo pierwszy był o właśnie tam, gdzie ja idę. O tam. Drugi jest tu, a trzeci będzie? Pewnie też gdzieś będzie, zobaczymy. Tym razem mamy dużo zbieractwa, jak zwykle. Pustynny złodziej. No wiadomo, zaś pewnie będziemy musieli te karty znaleźć wszystkie, no. Teraz możemy podglądać, mamy 1250. Karty tak, trzy. Tam zdobyliśmy te trzy karty, więc mi tam te obrazeczki nazwijmy. Nie wiem, gdzie mi tam uciekły te
kryształki. Raczej mniej więcej wszystko zbieram. No trudno. To nie jest najważniejsza rzecz teraz. Ważne jest, żeby wszystko sobie ładnie skończyć. I dobrze się przy tym bawić. Tak, pewnie jakieś dzbanuszki mi zostały gdzieś ukryte, nie wiem gdzie, ale... Dobra, mamy klucz do skrzynki którejś. Raczej nie ma nic. Dobra, idziemy prosto. A, jakieś takie te... Okej, pewnie gdzieś tam dalej będzie ta skrzynka, albo gdzieś u góry może i jest. Życie nie potrzebujemy, mamy całe. O, tu mamy skrzyneczkę. Tu są zazwyczaj karty w tych. Jak widzicie, jest karta i jest karta. I to możecie sobie podglądać. Jak to wygląda? Czy one znikają? Chyba tak. Aha, na takiej zasadzie, że dotkniecie i one znikają w jakiejś chwili. Potem się zaś odnawiają i potem znowu ten... Dotkniecie i znowu ten... I tak w kółko. Dobra, odblokowaliśmy sobie kolejne przejście w dalszą stronę. Aha, to jest taka platforma, która może nas rzucić, ale chciałabym sobie... O kurczę. Zbierać wszystko, więc sobie obskoczymy. Obiegniemy sobie drugi raz. No, jak widzicie, nie jest to trudne. Tak, powinna się takie gry grać, a nie jakieś trudne. Nie jakieś Shadow Warrior czy jakieś inne gry. Nie wiem, już się żartuje, no. Pewnie znowu będzie trzeba iść na górę. O nie, dzbanuszki. Dlatego, żeście kurczę nie miałam ostatnio, bo one mi zostały. Ojejku. Dobra, mniejsza to nie jest najważniejsze. Okej, mamy platformy. Aha, wiem. Wiem, czego mi tam. Tam była właśnie taka druga platforma. Przycisk zmiany. Ale jeszcze nie mam zmiany. Bardzo możliwe, że będzie można wrócić do takich... do tych miejsc, tak mi się wydaje. Jeszcze nie mam odblokowane przycisku zmiany. Mam jedynie to naładowanie, ten atak. Więc dlatego mi zabrakło. A, wyjaśniło się czemu. Czemu mi zabrakło tamtego... tych punkcików, bo tam w tą drugą stronę nie mogłam iść. Dobrze, ważne, że się rozwiązało nam.
co, nauczę się w końcu tej zamiany? Bo tam pod... Aha, pojawiły się, dobra. Ale tam nie było nigdzie takiej wajchy, więc... Jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy taką piąstkę. Na górze w lewo mamy taką, takiego siłacza, powiedzmy, i... nie trafiło. I takie oko, więc może to będzie ten, zmiana. Potrzebujemy tam. No i rozwiązało się nam, czemu nie miałam wszystkich tych punkcików. Bo raczej jak widzicie, o kurczę, wszystko zbieram. Dobrze, a chciałabym jeszcze może sobie ten, o, ten, tą skrzyneczkę sobie. No nie, no drak, no gdzie ty? Aha, okej, dobra, może być. Nic się nie dzieje, no nie? Dobra, dawać mi te stworki, potworki małe. Wszystko tak? Tak. O, jest ten. Pustynny złodziej. Nie, on się nie nazywa pustynny złodziej. Let's see if you're smart enough to get it. Are you going to challenge me to a dance off? But before the apprentice's eyes, the thief created a complicated puzzle. Actually, I'd prefer the dance off. Now, if you'll excuse me, little man, I'm gonna kick back and watch you fail miserably. Raczej chyba nie będzie to jakieś trudne. It's possible because the devious thief didn't count on one thing. The telekinesis of Drac the Apprentice. Teleke... What's this? No tak, mamy pierwszą tą umiejętność. Aha. I'm sure that I mean, the hero of this tale can use their powers to move that heavy rock. Dobrze, zrobimy to, ale to musimy chyba podejść tam do tego kółeczka tam i użyć telekinezy. O kurczę, fajnie. No tak, potrzebujemy to tam, no bo potrzebujemy ten... Ale chyba nie mieści się w tym. A nie tu mi się by wydawało, że ten? Aha. Naciśnij B, naciskam B. Nie B, moi drodzy, tylko Y. Troszkę niedopowiedzenie. Bym powiedziała. Aha, muszę użyć tego, tej szarży takiej. O, właśnie. No trochę widzicie niedopowiedzenie, bo tu pokazało nam, żeby użyć B, żeby wyłączyć. Nie. Właśnie, że nie. Właśnie, że nie. Więc jak ktoś będzie się też męczył i naciskał B, to wystarczy Y, żeby anulować. What do you think of that, thief? The apprentice shouted defiantly. Oh, scarabs! I was just getting comfy. But you still need to pass my other tests. To było kłamstwo, to był cały test. Mówił wam B, naciśnij B, żeby... Nie, Y. No dobrze, no. A tu mamy kolejne coś. Dobra, telekineza. Potrzebujemy może najpierw tego... Nie, chyba bardziej na środku mi się wydaje.
na środku tego, bo potem podlecimy sobie naszą formą nietoperza na jedną, drugą, trzecią stronę. A, to mam jakiś skarb ukryty. Dobra, klucz się przyda na pewno. No i reszta, co tam będziemy mieć, oczywiście. No i od tego się odbijemy. No, mamy klucz. Kolejny klucz do skrzynki. A karty oczywiście mam na myśli. Druga karta, tak? Tak, dobrze widzę. Another card. I've got to admit, even I want to finish this collection. Ile tych kryształków? A co taki ten? Jakiś taki starczą. A, super siła. O kurde. Dobra. Ej, wróć kolego. Aha, czyli ci starczą. O, super siła, no bardzo super siła, fajnie. No bardzo super siła, ciekawe. Aha, jeszcze raz mogę użyć teraz. Przepraszam. To są super. Aha. Nie muszę zaserżować, co. Im ta tarcza zeszła. Oj, znowu im weszła. Tam znowu możemy super siły użyć. No i co? Nie, widzicie? Nie możecie im obrażeń. Muszą zaszarżować na was. Dobra, to już będziecie też wiedzieć. No chodź. Chodź kolego, atakuj. Nawet bez super siły dacie radę. Tylko, że tak będzie wolniej trochę. Zbieram sobie. No chodź, zasarzuj. Nie wiem, co to było, ale niech ci będzie. No. Co to było? No nie! No to mi poszedł drak. Właśnie, żem sobie ten... No właśnie mnie wyrzuciło poza grę. Poza mapę. Halo? Halo? O, no to właśnie widzicie. Ja to po prostu potrafię zepsuć grę. I co, nie ma dna? Dobra. Jak nie miało miejsca? Weszłam poza mapę. Da się. Jak to jest, jak chce się zebrać wszystkie te dzbanuszki czy coś i wylatuje się poza mapę? No ale macie dowód, da się. Życie nie potrzebuje, a tam co jest? O, kolejna część tego Franka. Franka. O, drugą już tą mamy. Jeszcze jedno będziemy mieć więcej życia. No spoko, fajnie. Tak będę musiała zaś skoczyć tam. A może i nie?
O kurczę, strasznie szybko to tu lata. Jeszcze nic mi się nie stało, ale jednak szybko to lata. Tam. Dobra, to mamy zwykłą skrzynkę, ale tam widzę klucz, więc za niedługo gdzieś będzie skrzynka. O, tam nawet już widzę, gdzie jest ta skrzynka na kartę. No i tu zaś supermocy trzeba użyć. Żeby się z nimi szybko rozprawić, tylko żeby oni tak szybko ten, szarżowali. No... Chodź, chodź. Już zdecydowałeś się, dziękuję. Fajnie, że mi się super siła kończyła. Aha, tam coś też mamy, ale to potem tam pójdziemy. No. O, jak miło, dwoje naraz. O. Dobra, tworzymy sobie ostatnią kartę. Yes, one more. O, i mamy. Trzy karty. No, staram się zbierać. Jakoś też to nie jest bardzo trudne, jak widzicie. Tam będzie zaś super siłę trzeba użyć. Wiedziałam, że mnie uderzy. Ale nic złego się nie dzieje. Tędy nie skoczy, trzeba będzie zrobić kółko. Kółeczko. O, tu już szybciej to... O kurde. Tu już to szybciej goni. Dobra, dobra, to już szybciej to lata. O tyle, jak ktoś się bardzo frustruje, nie... Co to było? Poważnie? Uparcił ze mnie, wiem. Spokojnie, będziemy żyć, nic się złego nie dzieje. O kurczę, ja nic nie... No i poważnie, że mi się spadło, no to fajnie. Oni czasem dropią ten życie. O, flakonik jakiś. Dobra, mamy wszystko. Dobra, i w którą stronę ja mam się teraz udać? Czy tu jest jakieś dodatkowe było miejsce? Nie, tam do góry, okej. Okej, tu do góry. Dobra, mamy zwykłych tych śmiesznych. The apprentice knew he had to get that treasure at any cost. So he passed each and every one of the second thief's tests. 5. Ale żeście się wszyscy na mnie rzucili, no kurka wodna. Jak widzicie, uparciuchy.
Na szczęście nie są tacy bardzo, bardzo trudni. Jak uważacie to? To wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz będziemy mieć tych? Nie, jeszcze nie. Zaś 5 tych. A nie, myślałam, że to jest skorpiony. Dobrze, mamy to. Czy coś u góry? Nie, u góry nie ma. Tak. No i co tam? I got winded just looking at you, kid. But you still have to pass the final test. You think I won't pass it before time runs out? Ha! Watch and learn. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Podążymy dalej, musimy odebrać drugi medalion i zobaczymy. Jak na razie w miarę się to, wiecie, przyjemnie granie jest. Ani nic na razie. Zobaczymy jak dalej w las i co będziemy mieli. Znaczy chyba się nie zmieni. Wszystko będzie fajnie, super i zobaczymy. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Hotel Transylwania. Potworzaste przygody, jeszcze się nie nauczyłam twojej nazwy. No i tyle. No nic. Dzięki. Cześć.